Słyszeliście już, kiedy robiłem wstęp do Wieczerzy Pańskiej, troszkę zapowiedziałem, w którym kierunku pójdę w dzisiejszym zwiastowaniu. Pamiętacie, mówiliśmy ten fragment, czytaliśmy z listu do Hebrajczyków, abyśmy z ufną odwagą przystępowali do tronu łaski. Tłumaczyłem tą myśl, że arcykapłan dopełnił jakby wszystkich wymogów poprzez krew przelanego zwierzęcia, dlatego mógł tam stać. Rozumiemy, że my również możemy przychodzić w miejsce najświętsze. Ale wiecie dlaczego? Bo Jezus dopełnił wszystkich wymogów. Bo Jezus poszedł na krzyż. Bo Jezus stał się dla nas ofiarą. I to, co mówiłem, nasza pozycja, nasza świętość bierze się tylko i wyłącznie z Jego przelanej krwi. I właśnie, powiedziałem tą myśl, czy tak się czujesz? I nad tym się chcę skupić. Czy tak się czujemy zawsze? Powinniśmy. Przeczytajmy werset z listu do Rzymian 8:1. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Brzmi prosto? Bardzo prosto. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Inny przykład mówi tak. Teraz żadne potępienie nie grozi już tym, którzy należą do Jezusa Chrystusa. Biblia jest bardzo prosta i bardzo jednoznaczna. Nie ma dla ciebie, jeśli jesteś Jego dzieckiem, żadnego potępienia. Nie grozi ci już żadne potępienie. Co to jest potępienie? Potępienie, moi drodzy, to jest coś, to jest takie poczucie takiego oskarżenia ze strony diabła oczywiście. To jest świadomość swojego bardzo kiepskiego duchowego stanu. Dla każdego może w innym zakresie. To jest świadomość czy poczucie własnego brudu, swojej niedoskonałości, obciążenie z tego powodu. To jest świadomość, że tak naprawdę daleko mi jest do świętości. W niektórych przypadkach to potępienie przychodzi przez to, że ktoś, będąc Bożym dzieckiem, ciągle ma wątpliwości co do kwestii pewności zbawienia. Takie sytuacje również mają miejsce. Moi drodzy, potępienie, czy ono jest możliwe? Zobaczmy na to w dwóch aspektach. Po pierwsze, czytamy w liście do Rzymian, że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. No a dla tych, którzy nie są? Warto to zapytać, prawda? A dla tych, którzy nie są? Dla tych, którzy nie są w Chrystusie Jezusie, to znaczy dla tych, którzy swojego życia nie oddali Jezusowi, ci, którzy nie pojednali się z Nim, ci, którzy jeszcze nie przyszli w szczerej pokucie przed Nim, czy dla nich jest potępienie, czy nie? Jeśli jesteś na tym miejscu albo słuchasz tego przez internet, to nie mam dobrej informacji. Bo prawdą jest, że jest potępienie. To jest prawda biblijna. Grzech oddziela kogoś takiego od Boga. Wiecie, w Ewangelii Jana 3:36 jest napisane takie zdanie. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. O, to jest piękne. Prawda? To jest piękne. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Ale druga część tego wersetu mówi tak. Kto natomiast odmawia Synowi posłuszeństwa, nie zazna życia wiecznego, lecz ciąży nad nim Boży gniew. To już nie jest takie miłe, ale jest prawdziwe. Ale jest prawdziwe i nie możemy tego fragmentu unikać. Prawda jest taka, że kto odmawia Synowi posłuszeństwa, cóż to znaczy? Jezus wzywa do naśladowania, Jezus wzywa do tego, aby każdy człowiek przyszedł, pojednał się z Nim. Jeśli ktoś tego unika, ktoś nie chce tego kroku podjąć, nie przychodzi do Niego w pokucie, no to niestety, ale masz prawo czuć się potępiony. A jeśli nawet nie czujesz tego, to i tak to jest duchową prawdą. Bez względu na to, kim jesteś.
Czy jesteś kimś, kto zaznał grzechu już wiele? I to widać na wielu twarzach. Ja nie mówię o siedzących tutaj. Mówię ogólnie. Ale być może jesteś kimś, kto jest bardzo porządny. Bardzo porządny. Może stawiany za wzór w swoim sąsiedztwie. Bez znaczenia. Jeżeli w twoim życiu nie nastąpił ten moment świadomego oddania swojego serca Jezusowi, przyjęcia Go jako osobistego Zbawiciela, jeżeli twoje imię nie jest zapisane w Jego księdze żywota, to niestety, ale Biblia mówi wyraźnie, że gniew Boży na tobie ciąży. Nie ze względu na to, że ty jesteś jakiś zły. Nie, ze względu na grzech. Ze względu na grzech, z którym się nie rozprawiłeś. Zapłatą za grzech jest śmierć. To jest Boże Słowo. Wieczna śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny. I to jest piękne. Więc jeśli ktoś, nie wiem, przez internet to słucha, czy będzie słuchał, czy ktoś na tym miejscu i jeszcze tego kroku nie uczyniłeś, to bądź świadom tego, że gniew Boży ciąży nad twoim życiem. Ale jest z tego wyjście. Jest z tego wyjście. Darem łaski Bożej jest życie wieczne. Więc wybierz życie. Więc przyjdź do Niego. Więc stań przed Nim. Oddaj Mu swoje życie. Przyjdź, przeproś Go za swoje dotychczasowe życie, a On ci da nowe. To stare zostanie usunięte, będziesz miał nowe. A więc wracam do kwestii potępienia. Tak, dla ludzi, którzy nie są w Chrystusie, ono jest realne. Ale dla tych, którzy już oddali swoje życie Jezusowi, nie ma potępienia. Czytamy 8 rozdział, werset 1. Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Żadne potępienie już ci nie grozi. Moi drodzy, musimy to naprawdę mocno uchwycić. Krew Jezusa Chrystusa, która przelała się dla mnie i dla ciebie, jest tak potężna. Ona rozprawiła się absolutnie z każdym grzechem. Ona przerwała każde przekleństwo nad twoim życiem. Krew Chrystusa rozprawiła się z każdym diabelskim związaniem w twoim życiu. Krew Chrystusa jest tak potężna. Zerwała całą grzeszną przeszłość twojego życia. To jest prawda, to jest biblijny fakt. Więc nie ma potępienia dla nas. Ono nie istnieje. Jak inny fragment mówi, nie zagraża nam. To w takim razie, skoro tak jest, no to dlaczego wielu dzieci Bożych ma z tym problem? To dlaczego wiele dzieci Bożych ma gdzieś to poczucie, to świadomość takiego kiepskiego duchowego stanu? Czasem masz wrażenie, że Bóg patrzy na twoje życie z takim wyrzutem. Masz wrażenie, że Bóg patrzy na twoje życie i jest niezadowolony z tego, jak ty żyjesz, jak ty chodzisz, jak postępujesz. Tak jakby Bóg chciał ci powiedzieć, wiesz co, popraw się. Jak ty w ogóle funkcjonujesz? To jest diabelskie oskarżenie. To jest życie w potępieniu. Tak jak wcześniej wspomniałem, inny jego aspekt to jest brak pewności zbawienia. To czasem niektórzy przeżywają. Może nie chcą się do tego przyznać, ale bywa tak, że Boże dziecko, które jest oczyszczone świętą krwią Jezusa, ciągle jest podatne na te ataki diabła, które chce mu wmówić, że nie wiadomo, czy jest Bożym dzieckiem, czy nie. W końcu, moi drodzy, inny aspekt potępienia to jest ta świadomość, poczucie przeszłych grzechów. Niby wiesz, że są przebaczone, ale one ciągle wracają. Gdzieś ciągle diabeł przypomina ci, co zrobiłeś. Wiecie, to jest takie poczucie takiej niedoskonałości, takiego brudu swojego życia i takiego wstydu związanego z tym. I takich myśli, które się pojawiają, no jak ty tak żyjesz? No to jak ty chcesz, nie wiem, Bogu w jakiś sposób służyć? Jak ty chcesz w zborze podjąć jakąś służbę? Jak ty chcesz innym zwiastować, skoro taki jesteś? Czasem niektórzy mówią, jak ja mogę iść do chrztu? Muszę poczekać, aż się poprawię jakoś. Moi drodzy, to są diabelskie oskarżenia. To dlaczego one się pojawiają? Przecież czytamy w Biblii, że nie ma. To dlaczego są? Widzicie tą różnicę? Biblia mówi, nie ma żadnego potępienia. A ona dla niektórych jest faktem.
Słuchajcie, nie będę was prosił o podnoszenie rąk, bo to jest zawstydzające i trudne. Ale wiem, po prostu wiem. Z wielu rozmów, z wielu sytuacji, z którymi się stykam, że gdybyśmy tak podnieśli uczciwie ręce, mówię delikatnie, byłaby tu nie jedna. Byłoby nie jedna ręka w górze. Moi drodzy, więc dlaczego? Skoro Biblia mówi wyraźnie, że nie ma potępienia. Powiem wam, że diabeł jest w kwestii naszego zbawienia totalnie bezradny. Totalnie bezradny. Został zmiażdżony na krzyżu. Ono się dokonało. Zbawienie dokonało się w sposób doskonały. I szatan nic nie może w tej kwestii zrobić. Jego krew została przelana. Jego krew oczyszcza cię w sposób doskonały. To nie jest tak, że oczyściła cię z części grzechów, ale coś zostało. Nie ma tak. Jeżeli rodzisz się na nowo jako Boże dziecko, to zostałeś oczyszczony w sposób doskonały. Widzicie, szatan ma prawo przychodzić i czyni to bardzo perfidnie do twojego i mojego umysłu czasem. I po prostu kłamie. I po prostu zasłania nam biblijną prawdę. I po prostu oskarża nas. I teraz jest kwestia, co ja z tym zrobię. Po której stronie staniesz? Po której stronie staniesz? Czy weźmiesz Biblię do ręki i powiesz, nie ma potępienia. Jestem święty. Krew Jezusa mnie oczyściła. Czy będziesz słuchał bardziej swoich emocji, przez które gdzieś diabeł może podsuwać ci myśli o swojej niegodności, o tym, no co wcześniej powiedziałem. Moi drodzy, Biblia mówi bardzo prosto. Jesteś czysty. Jeśli jesteś Jego dzieckiem, jesteś czysty. Ale jeśli tego nie przyjmiesz, jeżeli nie staniesz mocno na tym fundamencie, to dajesz możliwość, że diabeł przychodzi i oskarża. Gdzie te diabelskie potępienie przychodzi w, może w wielu, ale o trzech aspektach chcę wspomnieć. Jeśli się mi uda, ze względu na czas. Pierwsze, może najbardziej popularne, poświęcę mu najwięcej uwagi, przychodzi przez to, że patrzysz na swoje życie nie przez pryzmat Bożego spojrzenia. Nie patrzysz tak, jak Bóg patrzy, tylko patrzysz tak, jak diabeł chciałby, żebyś patrzył. Przez to przychodzi jakby to podstawowe uderzenie diabła. Złe spojrzenie. Nie umiemy patrzeć czasem biblijną perspektywą na swoje życie. Zobaczmy, jak Bóg patrzy na nas. I rozpocznę od Starego Testamentu. Jak powiem imię Jakub, z czym się wam to kojarzy? Od razu. Mówię o Jakubie, tym syn Izaaka, ojciec dwunastu patriarchów. Z czym się wam kojarzy to imię? Tak od razu. Oszust. No oczywiście. Płynie z sali. Oszust. Kłamca. Kombinator. To jest pierwsza rzecz, z którą kojarzy się nam ta postać. No i nie bezpodstawnie. Taka też jest prawda o tym, co on wyprawiał. Oszukał brata, ojca, ukradł pierworództwo i tak dalej. I zobaczcie, to jest pierwsza myśl, która w nas jest zakodowana. I co więcej, śmiem twierdzić, że w nim również. My tak patrzymy na niego. On pewnie patrzył tak samo na siebie. Ale nie Bóg. Ale nie Bóg. Bóg inaczej patrzył na niego. Gdybyśmy otworzyli pierwszą księgę Mojżeszową, 28 rozdział, zresztą zróbmy to. Tu jest opisana ta scena, kiedy on ucieka przed gniewem swojego brata, bo właśnie narozrabiał. Ucieka, żeby życie ratować. I tam ma sen. Sen, w którym pojawia się sam Bóg. Przeczytajmy fragment. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba. Po niej zaś wstępowali i zstępowali aniołowie Boży. Pan zaś stał nad nią i mówił, jam jest Pan Bóg Abrahama, ojca twego i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie i potomstwu twemu. Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzeni się na zachód i na wschód, i na północ, i na południe, i będą błogosławione w tobie
i w potomstwie Twoim wszystkie plemiona ziemi. Oto ja, a oto jam jest z Tobą i będę Cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I przywiodę Cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie uczynię tego, co Ci przyrzekłem. Zobaczcie, jak Bóg zajmuje postawę wobec Jakuba. Moim zdaniem, oczywiście przesadzam, ale moim zdaniem wydaje się mi on niegodny takich błogosławieństw. Rozumiecie to? Taki człowiek, który tyle namieszał, a ma tak niesamowite Boże obietnice i tak niesamowitą Bożą ochronę. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na werset 12. Tam jest kwestia tej drabiny i aniołów, którzy się przemieszczali. Zobaczcie, jeszcze raz to przeczytam. Aniołowie zaś wstępowali i zstępowali. Najpierw wchodzili do góry, a potem w dół. Niby drobiazg. Ale o czym to świadczy? Że on miał permanentną ochronę aniołów, których nawet nie widział. Po prostu z sobą. On miał eskortę aniołów. Kiedy drabina się pojawiła, to ci aniołowie, którzy go eskortowali, najpierw wychodzili, potem schodzili. Tak należy rozumieć ten fragment. Zobaczcie, i to ten człowiek, który w naszej opinii niekoniecznie byłby tego godny. Dalej, lud izraelski, który był jakby potomkami Jakuba. Kiedybym znowu zapytał, co o nich myślicie, kiedy myślicie o ich wędrówce po pustyni? Chyba jeszcze gorzej. Chyba jeszcze gorzej brzmiałoby nasze spojrzenie, nasza opinia. Pełni niewiary, pełni narzekania, buntownicy wciąż grzeszą. Ileż to razy chcieli ukamienować Mojżesza i wracać, skłonni do tego, by służyć innym bogom, choćby złoty czcielec. Prawda? To jest nasze spojrzenie na nich w tamtym okresie. I przypuszczam, że to jest ich spojrzenie na samych siebie. Ale nie Boże. Ale nie Boże spojrzenie. 4 Mojżeszowa 23. Brzmi w ten sposób. To jest w czasie wędrówki Izraela po pustyni. W Jakubie nie dopatrzyłem się niczego zdrożnego. Nie widziałem obłudy w Izraelu. Pan jego Bóg jest z nim. Wykrzykują na jego cześć jako króla. Przeczytam jeszcze raz ten fragment z tłumaczenia Biblii Warszawsko-Praskiej. Nie dostrzegłem żadnej nieprawości w Jakubie. Nie widziałem też żadnej przewrotności w Izraelu. Jahwe ich Bóg jest z nimi, a oni czczą go jako własnego króla. Jak to możliwe? Co to, Bóg nie widzi, jak oni żyją? Bóg nie widzi, co oni wyprawiają? Bóg nie widzi, jak się zachowują? Skąd takie Boże słowa o nich? Pełne miłości, pełne przychylności. Nie widzę ich, nic złego. Odpowiem wam słowami księgi proroka Malachiasza. Pierwszy rozdział, werset drugi. Werset drugi. Umiłowałem was, mówi Pan, a wy mówicie, w czym okazałeś na miłość? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba, mówi Pan? A ja jednak umiłowałem Jakuba. Ezawa zaś znienawidziłem. Inny przekład mówi, odrzuciłem. Oto jest tajemnica. Ze względu na powołanie, ze względu na wybranie, Pan Bóg patrzy tak, a nie inaczej na swój lud. To jest niesamowite. To trudno pojąć. Dlaczego Bóg wybrał akurat Jakuba? Nie wiem. Tego nikt nie wie. To jest Boże wybranie, Boża miłość. Pan Bóg ukochał Jakuba i wybrał go. Dlatego w ten sposób na niego patrzy. Dlatego w ten sposób patrzy na swój lud, jako na swój wybrany, jako swój ukochany. Moi drodzy, my jesteśmy nowotestamentowymi wybranymi. Rozumiemy to? I to jest Boże spojrzenie na nich i na nas. To jest niewytłumaczalne, to jest niesamowite, że Pan Bóg patrzy na Izraela i mówi tak niesamowite zdanie. Ze względu na wybranie. Ze względu na powołanie. Moi drodzy, ja dziś chcę rysować przed waszymi oczami ten obraz, abyśmy mieli fundament tego, jak Bóg na nas patrzy.
W jednym kazaniu wszystkiego nie jestem w stanie zawrzeć. Potrzeba oczywiście mówić o procesie uświęcenia. Trzeba mówić o tym, że mamy wystrzegać się grzechu i tak dalej, i tak dalej. Ale my nie ruszymy do przodu prawidłowo, jeżeli nie będziemy mieć właściwego fundamentu. Jak Bóg na nas patrzy. Bo zawsze diabeł będzie przychodził do nas oskarżeniem, a my nie będziemy sobie umieć z tym dać rady. Moi drodzy, popatrzcie. Lud izraelski, który takie słowa usłyszał. Nie dostrzegam w tobie nieprawości. Nie widzę żadnej przewrotności w tobie. Boże spojrzenie pełnej miłości. A skończyli jak? Nie wykorzystali tego, prawda? Ich ciała zaległy pustynie, pomimo tego, że Bóg patrzył tak na nich. Więc to jest ten wątek, o którym wspomniałem, którego też musimy być świadomi, że to nie jest dane nam przyzwolenie do tego, że mamy żyć byle jak. To nie jest przyzwolenie do tego, że możemy sobie pozwalać na grzech. Absolutnie nie. Ale to jest fundament do tego, żeby znać swoją pozycję w Chrystusie. A w Nowym Testamencie, moi drodzy, jesteśmy o wiele bardziej uprzywilejowani. Bóg patrzy na nas przez pryzmat swojej własnej krwi. Bóg patrzy na nas przez swoją zasługę. Pan jest sprawiedliwością naszą. To jest Jego imię. On patrząc na ciebie i na mnie, jeśli tylko jesteś Jego dzieckiem, On patrzy i mówi o tobie, że jesteś święty. Tylko dlatego, że oto krew Jezusa Chrystusa decyduje o twojej świętości. Krew Jezusa decyduje o mojej i twojej pozycji w Nim. Nic innego. Nie nasze starania, nie nasze wysiłki, ale tylko Jego krew. Nie ma potępienia. Siostro, bracie, nie ma potępienia dla nas, jeżeli jesteśmy w Chrystusie. List do Rzymian, 8 rozdział, już nie werset pierwszy, bo go znamy na pamięć, ale trochę dalej. Również znany fragment. Od 32. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż będzie oskarżał czy potępiał? To jest jedno i to samo słowo. Któż będzie potępiał, oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. No ale problem jest w tym, że jest ten ktoś, który oskarża. To jest diabeł. On przychodzi i oskarża. On przychodzi i potępia. Ale Jezus Chrystus usprawiedliwia. I znowu to pytanie, kogo słuchasz? Od tego będzie zależeć twoje życie. Ja nic nie mogę zrobić dla ciebie, oprócz tego, że tłumaczę. Ale do ciebie należy ta decyzja. W tym tygodniu, kiedy będą przychodzić oskarżenia, co z nimi zrobisz? Czy staniesz na gruncie Bożego Słowa i powiesz, jestem Jego dzieckiem. Krew Chrystusa mnie oczyściła. I nie masz do mnie diable przystępu ze swoimi oskarżeniami. Naszą bronią jest to, co możemy znaleźć w liście Jakuba, ale i też Piotra. Przeciwstawcie się diabłu. Piotr dodaje, mocni w wierze, a ucieknie od was. To jest nasza broń. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Jak to prosto brzmi, prawda? Przeciwstawcie się diabłu, ale musimy to uczynić. Gdzie dla kogoś może być problemem ten trend napisany przez Piotra? Mocniej wierzę. No tak, mocniej wierzę. No to ja muszę mieć jakiś długi staż wiary za Bogiem. To ja muszę mieć jakieś długie doświadczenie, żeby czuć się mocnym w wierze. Nic podobnego. Tu nie o to chodzi. Mocny w wierze, to znaczy mieć mocne przekonanie, że Bóg mówi prawdę. Tyle. Mocne przekonanie, że krew Jezusa cię doskonale oczyściła. Możesz to mocne przekonanie mieć w tym samym dniu, którym jesteś zbawiony. Nie trzeba ci żadnego stażu. Mocny w wierze, mocny w swoim przekonaniu, że Jezus mówi w swoim słowie prawdę. Proste. Tylko musimy to uczynić.
Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Nie ma potępienia, nie musisz żyć w potępieniu. Nie musisz żyć w czymś, co cię oskarża. Jeśli jesteś jego dzieckiem, oczywiście. Drugi aspekt, już bardzo króciusieńko, tylko zrobię praktycznie wzmiankę. Wiecie, on jest bardzo niebezpieczny, ten drugi aspekt. Bardzo niebezpieczny, dlatego że jest taki trochę zawoalowany, taki ukryty. On wygląda bardzo święcie. Czy dotyczy czegoś takiego, że ktoś może jak najbardziej nie mieć z tym problemu, co dotychczas zostało powiedziane. Absolutnie. Zna swoją wartość w Bogu. Zna swoją pozycję w Bogu. Nie pozwoli się diabłu oskarżać i przypominać starych rzeczy, które są dawno przebaczone. Z tym nie ma problemu. Ale wiecie co? Ta podstawa zbawienia, krew, jest uzupełniona czymś jeszcze. Czyli do tej podstawy, która powinna być absolutnie wystarczająca, coś jeszcze próbuje się dokładać. Na równi z tym. Bardzo różne rzeczy. Wiecie, Kościół przez lata swojego istnienia nie jeden raz już to przepracowywał. Kiedy ludzie dokładali coś, co rzekomo musiało być robione. To są kwestie różne. Choćby stroju, choćby jakości muzyki w zborze, choćby jakiegoś pobożnego zachowania. Zobaczcie, to są wszystko bardzo ważne rzeczy. Tylko kiedy ktoś uważa, że to musisz, kiedy wyciąga to jako najistotniejszą rzecz, tu zaczyna się problem. Tu zaczyna się problem. To wszystko musi być, ale zupełnie z innej strony. Wiecie, z tym mieli problem Galacjanie. Zaraz przeczytam ten fragment. Galacjanie uwierzyli w Ewangelię. Galacjanie przyjęli Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Wszystko dobrze rozumieli, ale zaczęli dokładać coś z przepisów prawa i twierdzić, że to musi iść razem. Apostoł Paweł w ten sposób się z nimi rozprawia. To jest trzeci rozdział od wersetu pierwszego, czytam z innego tłumaczenia. Niemądrzy Galacjanie, inny przykład mówi wprost, głupi Galacjanie. Kto wam tak namieszał w głowach? Przecież dokładnie opowiedziałem wam o znaczeniu śmierci Jezusa Chrystusa. Pozwólcie, że zadam wam tylko jedno pytanie. Czy Ducha Świętego otrzymaliście dlatego, że przestrzegaliście prawa Mojżesza, czy dlatego, że uwierzyliście Jezusowi? Chyba straciliście rozum. Rozpoczęliście życie z Bogiem dzięki Duchowi, a chcecie je doskonalić o własnych siłach. Moi drodzy, fundamentem naszej sprawiedliwości jest Jezus. I tylko Jego ofiara, Jego krzyż, Jego sprawiedliwość, Pan sprawiedliwością naszą. Te wszystkie inne rzeczy, które są ważne, istotne, one przyjdą, ale z innej perspektywy. Dlatego, że Go kocham. Dlatego, że jestem usprawiedliwiony. Nie po to, żeby być. Nie po to, żeby coś dołożyć. Nie po to, żeby czuć się lepiej. Ale dlatego, że jestem. I tak bardzo Go kocham. Nie muszę, ale chcę. Nie rozwijam tego, gdyż czas leci. I trzeci aspekt to jest mentalność uczynkowości. Powszechna mentalność Polaków. Może nawet nie do końca zdajemy sobie z tego sprawy. Wynika z nauczania kościołów powszechnych, że ta uczynkowość jest czymś, czym można zapracować na zbawienie. I powiem wam, że to wniknęło w naszą psychikę strasznie głęboko. Ileż razy ja to słyszę w różnych rozmowach. Delikatnie gdzieś, ale widać w kimś, że chce się Bogu podobać przez to, co mógłby zrobić. Nawet w tym, jeśli jest coś nie tak, będę się więcej modlił. Będę więcej pościł, będę więcej służył, ale w podtekście jest to, żeby się Bogu lepiej podobać. Może nawet niewypowiedziane, ale w podtekście jest to, żeby mieć plusa u Pana Boga, żeby lepiej wypaść przed Nim.
Zupełnie błędna droga. To przynosi potępienie, bo nigdy nie będziesz się czuł wystarczająco już spełniony, że to jest ten moment. Gdzie tak samo i ta poprzednia sytuacja, o której wspomniałem, również przynosi potępienie, bo również nigdy nie wiadomo, czy to już jest to miejsce. Taki człowiek zawsze jest pozbawiony pokoju, radości. Zamiast cieszyć się zbawieniem i Bogiem, to szuka tylko, co poprawić. Jak tu Bogu się podobać w tym, co może dobrego zrobić. Jezus rozprawia się z tym w wielu miejscach. W wielu miejscach. Wspomnę tylko w Ewangelii Mateusza, 19 rozdziale. Nie będziemy tego otwierać. Historia bogatego młodzieńca. Wiecie, jakie pytanie on mu zadał? Co dobrego mam uczynić? Co dobrego mam uczynić, żeby zyskać życie wieczne? Słyszycie to? Co dobrego mam uczynić? Co jeszcze mam uczynić? On czyni już wiele. On czyni już wiele. Czytamy o tym, że był kimś naprawdę szczególnym, przestrzegał przykazań, ale pyta, co jeszcze mam uczynić? Jezus rozprawia się z tą mentalnością, mówiąc mu wprost, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a potem przyjdź. Jezusowi w ogóle nie chodziło o te pieniądze. Wiecie, równie dobrze te pieniądze zyskane z tego mógł wrzucić do morza. Jezusowi naprawdę nie chodziło o pieniądze. Chodziło mu o jego serce. Tylko i wyłącznie o jego serce. On był związany bogactwem, jego serce było w tym. A Jezusowi chodziło o serce. I Jezusowi chodzi o twoje i moje serce. Wiecie, takie podążanie za tą mentalnością uczynkowości, że jeszcze muszę się bardziej postarać, żeby Bogu podobać się. Czasem tego nie mówimy, ale gdzieś to tam tkwi w nas. Zawsze będzie prowadzić do frustracji. Bo wciąż mało. Moi drodzy, nie możemy tak funkcjonować. Nie wiesz, czy tak funkcjonujesz? Podam 5 takich znaków, takich 5 reakcji, na tym zakończę już, które mogą podpowiedzieć, czy mamy z tym problem. Pierwszy. Jeśli naprawdę starasz się duchowo dobrze żyć, a coś nie wyjdzie, to wtedy jesteś zły na siebie. Drugi. Odwrotność. Jeżeli się starasz i wychodzi ci, to jesteś z siebie bardzo dumny. Trzeci, patrząc na innych. Jeżeli widzisz kogoś, że upada, że nie żyje tak, jak byś chciał, jak ty to widzisz, to wtedy skłonny jesteś do oskarżania, do osądzania. Jak on tak mógł? I odwrotność. Jeżeli ktoś, kogo obserwujesz, naprawdę jest dla ciebie wzorem, autorytetem, żyje tak, że chciałbyś tak żyć, to mu zazdrościsz. I piąty, kiedy upadamy, kiedy się potykamy, to chcemy zwiększyć wysiłki. To chcemy zwiększyć wysiłki swoje, choćby nawet w taki bardzo pobożny sposób. Będę się więcej modlił, będę więcej pościł i tak dalej. Nie tędy droga. Ofiara Jezusa, Jego krew jest podstawą twojej świętości. Czy mówię, że mamy się nie modlić więcej? Absolutnie. Absolutnie. Ale nie po to, żeby się Bogu podobać. Bo podobasz się Bogu ze względu na Jego krew. Podobasz się Bogu ze względu na przelaną Jego krew. To ona jest fundamentem mojej i twojej świętości. Ale dalej, to jest to, co chcę zaznaczyć, musimy dbać o swoje szaty. Musimy z pozycji miłości, wdzięczności iść dalej do przodu. Moi drodzy, Jezus dał nam wszystko. Jezus zapłacił za nas cały dług. Jezus przyoblekł nas swoją sprawiedliwość, uczynił nas świętymi. Dał nam wolny dostęp do swojego tronu. Niczym mu nie zapłacisz. Niczym się mu nie odwdzięczysz. Bo to po prostu jest dar Jego łaski. Dar Jego łaski. I uwierz to. Uwierz w to, że twoja pozycja w Chrystusie jest niesamowita. Pozycja dziecka, dziedzica, królewicza.
i tak dalej, i tak dalej. List do Efezjan, przestudiujmy sobie. I nie pozwólmy się diabłu ukłamywać. Nie ma potępienia. Więc nie pozwól, aby to potępienie przychodziło. To, co już wcześniej zaznaczyłem, to nie jest przyzwolenie na życie w grzechu. To nie jest przyzwolenie na to, żeby nie żyć w bojaźni Bożej. Myślę, że się rozumiemy, ale ten fundament musi być prawidłowy. Ten fundament musi być właściwy. Jesteś święty przez Jego świętą krew. On tak na ciebie patrzy. Amen. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski. W każdym zakresie, o którym tu poruszyłem. Jeżeli do tej pory miałeś problemy z tym, czułeś się potępiany, oskarżany, przystąp odważnie dziś i rozpraw się z tym. I nie pozwól dłużej diabłu się okładać. A może jesteś jeszcze tym, na którym słusznie jest gniew Boży, bo nigdy się z Nim nie pojednałeś. Przyjdź do Niego i pojednaj się z Nim. Jakikolwiek masz problem, przystąpmy odważnie i z ufnością, zaufaniem do tronu łaski. Amen.